Natalia, jak teraz wyglądają Twoje relacje z bratem, o których tak wiele mówi się w mediach i czy w ogóle planujecie być może wspólnie coś nagrać? Znaczy, nigdy moimi wyborami artystycznymi nie kierowało to, czy coś jest związane z moją rodziną lub nie. I tak samo, tak było od lat. W związku z tym moimi decyzjami kieruje tylko jakaś chęć artystyczna. Tutaj akurat wydaje mi się, że jesteśmy na dwóch różnych biegunach, ale z drugiej strony jeszcze też temat naszej relacji jest tematem dla mnie prywatnym, a nie medialnym. W związku z tym oczywiście media coś próbują insynuować, czy coś jest tak, czy nie tak. Ja w ogóle się nie chcę do tego odnosić i naszą sferę naszej relacji zostawiam po prostu w sferze prywatnej i chciałabym, żeby tak było i żeby media również to szanowało, bo już dużo złego zostało wyrządzone i nawet jeżeli teraz mamy inne relacje, to też chciałabym, żeby to były relacje poza światłami kamer.